po raz 14 jesteśmy tutaj. Zazwyczaj jesteśmy właśnie w Ogrodzie Saskim, czasami na Placu Teatralnym, ale generalnie chodzi o to, żeby była jakaś interesująca aktywność edukacyjna, która pomoże lepiej zrozumieć, lepiej przeżywać Święto Niepodległości. XIV przystanek Niepodległość to dwie główne atrakcje. Pierwszą z nich jest gra przestrzenna w Ogrodzie Saskim pod tytułem Drogi do Niepodległości. Gra nawiązuje tematyką do gry planszowej wydanej w tym roku przez muzeum. I jej fabuła dotyczy wydarzeń z lat 1795-1918. Zapraszamy graczy do tego, by wcielili się w rolę członków rodzin żyjących pod zaborami i podobnie jak rodziny żyjące wówczas podjęły działalność, która ma pomóc odzyskać Polsce niepodległość. Dla młodszych odbiorców, bo gra jest dla uczestników w wieku powyżej 12 lat, dla młodszych odbiorców przygotowaliśmy w tym roku przedstawienie Miś Bohater. To jest przedstawienie oparte na powieści Bronisławy Ostrowskiej Bohaterski Miś, która to opowieść dotyczy historii pluszowego misia, który powstał we Lwowie w 1910 roku. Wraz ze swoimi właścicielami przeżywa przygody podczas I wojny światowej i dzięki w takiej formie możemy najmłodszym naszym odbiorcom w przystępny sposób pokazać, czym była I wojna światowa i jak wyglądała wielka historia. A teraz zapraszamy Państwa do wspólnego zaśpiewania Mazurka do Brzeska. To jest taki sposób na to, żeby dotrzeć zwłaszcza do młodego odbiorcy z przekazem na temat historii, na temat pewnych obowiązków patriotycznych, żeby go nauczyć czegoś przy okazji tego święta 11 listopada, a też żeby to święto 11 listopada jakby utrwaliła się jako fajna, interesująca, pasjonująca aktywność, a nie jakieś tylko oficjalne, może czasami trochę zbyt sztywne obchody. Więc mamy nadzieję, że w ten sposób można wychowywać młodych ludzi.